Jeśli śledzisz temat speedrunningu Minecrafta, zapewne wiesz, że aktualny rekord świata należy do gracza o nicku Zaylenox, który przeszedł Minecrafta w czasie 7 minut i 45 sekund. Dzisiaj zaprezentuję Wam speedrun, który mógł przebić ten niewyobrażalny kiedyś rekord. Jest on warty uwagi, ponieważ omawiany dzisiaj zawodnik prezentuje światowy poziom rozgrywki, a sam run zawiera dużo elementów i strategii, które są stosowane tylko przez najlepszych na świecie graczy. Gracz Dogail, bo o nim właśnie mowa, niecałe 2 tygodnie temu ustanowił czas 7 minut i 51 sekund, co jest drugim w historii speedrunningu tej kategorii czasem poniżej 8 minut, a co za tym idzie, jest to drugie miejsce na świecie. Warto zaznaczyć, iż Dogail jest jednym z najlepszych graczy Bedwars na świecie, co przełożyło się na niesamowicie szybkie sukcesy w speedrunach ze względu na niezwykle zaawansowany poziom mechaniczny tego zawodnika. Przejdźmy zatem do analizy tego jakże kunsztownego speedrunu. Dogail pojawia się na wyspie, po czym przy użyciu piecharta lokalizuje skarb, co jest aktualnie normą w rozgrywaniu speedrunów. Przez dziwny układ terenu jest nieco zdezorientowany, ale i tak w mgnieniu oka znajduje skrzynię, z której zabiera niezbędne materiały. Po zebraniu drewna kraftuje przycisk i wysadza TNT, aby zebrać duże ilości drewna oraz budulca w postaci ziemi. To jest oczywiście bardzo użyteczne. Skrzynia zawierała 8 żelaza, co nie pozwoli mu na stworzenie żelaznej siekiery. Dogail jednak stosuje świeżą zagrywkę i nie kraftuje siekiery, która w tym przypadku byłaby stratą czasu. Ponieważ posiada on 2 diamenty, jest w stanie zrobić miecz, który posłuży mu do zabicia blazów, a z racji, że posiada również duże ilości drewna, nie musi zabierać ze sobą craftingu, ponieważ jest on potrzebny zazwyczaj 2 razy w ciągu całego speedrunu, dlatego może po prostu skraftować sobie nowy. Warto uwagi optymalizacja, która tutaj prawdopodobnie pierwszy raz została wykorzystana w ukończonym ranie. Otrzymuje flint z pierwszego gravela, co zaoszczędziło trochę czasu, po czym płynnie buduje portal w magmie o wymiarach 2x1. Wchodzi do netheru w czasie 1.20, co jest bardzo dobrym wejściem. Przy pomocy techniki E-Ray lokalizuje bastion. Co sprawia, że ten seed jest wyjątkowy, to to, że po chwili biegu za swoimi plecami widzi fortecę, a bastion, do którego zmierza, to housing, czyli najszybszy w speedrunach bastion ze względu na optymalną budowę, która pozwala zebrać dużo piglinów w krótkim czasie. Pamiętamy, że Dogail nie posiada siekiery, a co za tym idzie, chcąc wykonać manhunt routa, musi zniszczyć skrzynię ręką, co naprawdę jest rzadkim widokiem. Na szczęście dla niego 2 najbliższe pigliny posiadają kuszę zamiast miecza, dzięki czemu zyskał on wystarczająco czasu. Pigliny nie mogą chodzić po magmie i ogniu, a więc buduje im trasę i używa zapalniczki, aby pomóc im w obraniu dobrej ścieżki, po czym wykonuje klasycznego manhunt routa. Zmienia poziom na hard, aby pigliny mogły spaść z większych wysokości, ponieważ na wyższym poziomie trudności są w stanie zadać sobie większy ból. Po wykopaniu całego złota i oczyszczeniu eku idzie sprawdzić skrzynię, w której znajduje 6 obsydianu. Co prawdopodobnie po otrzymaniu wszystkich trade'ów da mu 20 obsydianu, potrzebnych do wykonania double travelu. Po sprawdzeniu trade'ów okazuje się, że brakuje mu jeszcze 2, więc w międzyczasie organizuje eku, je rybę i przerabia żwir i ziemię na utwardzoną ziemię, dzięki czemu tak naprawdę zamienia żwir na stabilny, niespadający blok, co jest naprawdę bardzo fajnym zagraniem. Jednocześnie dostaje 20 obsydian, co pozwala mu opuścić bastion, ponieważ posiada on również duże ilości pereł oraz nici na łóżka. Kieruje się więc bezpośrednio do fortecy, której znajduje się po użyciu zaledwie 3 pereł. Zmniejsza render distance, aby zwiększyć szansę na pojawienie się blazów blisko niego. Jednak w fortecy napotyka 3 czarne szkielety, przez co od razu rzuca perły do widocznego spawnera. Używając diamentowego miecza zabija pierwsze 2 blazy, z których otrzymuje 2 pałki. Po czym od razu lokalizuje drugi spawner, którym zabija 2 kolejne blazy, dzięki czemu jest już w posiadaniu 3 pałek. Kraftuje tak zwane twarde bloki, które zmniejszają impact eksplozji TNT, które to używane jest do zniszczenia bloków wokół spawnera, aby zwiększyć jego efektywność. Twarde bloki za to powodują, że spawner się nie zniszczył. Pojawiły się 2 kolejne blazy, jednak w bardzo niewygodnej pozycji, dlatego Dogail od razu buduje sobie większą przestrzeń wokół spawnera, zanim pojawi się kolejna fala. Otrzymuje 4 pałkę, po czym od razu buduje portal. W międzyczasie pojawiły się kolejne blazy, z których dostaje on 2 ostatnie pałki, co pozwala mu opuścić Nether w niesamowitym czasie 4 minut i 28 sekund, co zdecydowanie jest podejściem na rekord świata. Następnie używa techniki zwanej Boat Calculator. Po wyjściu z łódki bez żadnego ruchu, postać zawsze znajduje się w bardziej korzystnym dla kalkulatora położeniu, co pozwala na większą efektywność pomiaru. Klikając skrót F3 plus C, Ninja Brain Bot, czyli dozwolony kalkulator, automatycznie oblicza prawdopodobne położenie Strongholda.
W tym przypadku przy użyciu jednego oka szansa na to, że Stronghold będzie 967 bloków stąd wynosi prawie 100%, co praktycznie gwarantuje, że wskazana lokalizacja jest prawidłowa. Daje to nieco ponad 100 bloków do przebycia w Netherze, co z dobrym terenem może zająć zaledwie kilka sekund. Po zebraniu oka i powrocie do portalu wypija potkę na ogień, po czym używając środkowego klawisza myszki klika na obsydian, co powoduje, że obsydian z jego ekwipunku przenosi się na wskazany slot na pasku, co jest bardzo przyjemną i praktycznie niewidoczną tutaj optymalizacją, jednak oszczędza to czas na otwieranie ekwipunku i szukanie obsydianu przed budową portalu. Od razu kieruje się w stronę drugiego portalu, jednak trafia na niezbyt przyjemny teren, dlatego decyduje się na skopanie się na poziom, na którym wybuduje portal, który trafi do Strongholda, a następnie rzuca perłę w tunel, jednocześnie sprintując, co pozwala mu na utrzymanie tempa biegu, czołgając się, co oszczędza w tym przypadku naprawdę dużo czasu i jest rzadko widywaną techniką. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ten teren jest głównym czynnikiem, który odebrał rekord świata temu zawodnikowi, ponieważ z dobrym terenem mógł zaoszczędzić on w tym miejscu od 40 do 50 sekund, co na spokojnie zapewniłoby rekord świata i to z bardzo dużym przeskokiem czasowym jak na obecną skalę. W 6 minucie i 20 sekundzie znajduje się w Strongholdzie, po czym używa techniki Preemptive Navigation do zlokalizowania Portal Roomu. Gdy znajduje kierunek, biegnie środkiem, po czym od razu znajduje Portal Room, w którym po raz drugi w tej grze tworzy crafting table i przygotowuje się do Zero Cycle, co zajęło mu trochę czasu, jednak i tak wchodzi do endu w czasie, który pozwala mu pobić rekord świata z dobrym Zero Cycle. Pojawia się niestety w klatce, przez co musi wykopać się na powierzchnię, co zabiera cenne sekundy. Używając F3 wie, że powierzchnia znajduje się na poziomie Y58, dzięki czemu może użyć perły, aby przedostać się przez ostatni blok i zaoszczędzić sporo czasu. Rzucając perły spojrzał na Endermana, jednak on w tym momencie nie jest problemem. Smok pojawił się w pozycji Bug Dragon 1.8, to jest najbardziej niekomfortową sytuacją pod wykonanie Zero Cycle. Jednak mimo tego, iż Dogel pojawił się w klatce i tak jest w stanie wyrobić się z przygotowaniem setupu i wykonaniem pięknego Zero Cycle na tak pięknym ranie. Po zabiciu smoka jego speedrun się nie kończy, ponieważ smok musi zlecieć do fontanny, a Enderman powrócił, przez co Dogale musi uciekać wokół fontanny, aby uniknąć śmierci. Po tym nietypowym zakończeniu run został ukończony w czasie 7 minut i 51 sekund, co jest niewyobrażalnie dużym osiągnięciem. Aczkolwiek jeszcze bardziej niewyobrażalne jest to, o ile szybszy mógł być ten speedrun, gdyby Dogale dostał dobry teren do drugiego portalu. Speedrun rozegrany naprawdę niesamowicie i na najwyższym poziomie. Link do oryginalnego filmu oczywiście w opisie.